Siemanko, cześć. Tak, mi też jest trudno w to uwierzyć, ale od zera do setki. Następny odcinek jeszcze z 15 lat i skończymy tą serię. Ale tak, odcinek 80-85. Wracamy po dwóch latach i zobaczymy, co na tej postaci w ogóle się dzieje. Eku, mamy jakie mamy. Takie. Nie chcę za bardzo tutaj nic zmieniać, no bo taki level moim zdaniem nie potrzebuje zmian, ale będąc w robocie i obmyślając już plan, co tutaj robić, jak działać, gdzie iść, no to wpadłem na to, że pójdziemy na jedną miejscówkę, ale pójdziemy tam z burstami. Idz kwik. Idz, ale pozdrawiam, być może widz. Może już ogarnął, że to postać ta legendarna. Wracając, tak, mam pomysł, że pójść sobie z burstami, więc ściągam sobie te rzeczy, wywalam te jakieś piąteczne też rzeczy, no bo wiadomo, teraz to już Wielkanoc, a nie tutaj święta. Dobra, tak, biorę sobie, wyrzucam tego crossbowa, wyrzucam sobie też platinum amulet, bo chcę sobie kupić werewolfa. Werewolf amulet. Tylko 2K, to sobie wezmę. Tutaj mamy hajsy, jak ktoś nie pamięta, to hajsy są ze sprzedaży Voodoo Dola, którego wydropiłem 5 lat temu. Coś koło tego. Midnight, nie Midnight, tylko jak to się nazywa? Moonlight. Moonlight krystale. Jakie to jest tanie, majster, to ja biorę 30 i mi to już starczy do końca serii na bank. 120 to waży. To nie, to ja sobie wezmę. Nie pamiętam, na ile jest w ogóle jeden ten. Na ile. Tyk. Na ile on jest? Na godzinkę. No na spokojnie mi to wystarczy. To nie będę zabierał, żeby kapa mi to nie zabierało. Nie będę kombinować. Dobra, mamy to. I najważniejsza sprawa jest taka, którą sobie załatwiłem na samym początku, to to, że kupimy sobie promocję, bo ja jestem cały czas zwykłym paladynem na tej postaci, dopiero ogarnąłem. Więc lecimy sobie ogarnąć temacik promocji. I promotion. To Hell King, zapomniałem, no tak. Promotion. Yes. I się udało, mamy. Miało się nie udać w sumie. My jesteśmy Royal Paladynem i już mamy pierwszy sukces tego odcinka. I tak, mam w planie polecieć sobie jedną miejscówkę taką, o której wam powiem zaraz. Albo ją bardziej pokażę już, o ile będzie wolna, mam taką nadzieję. Zrobić sobie burstów trochę. Mam cały czas nawalone strongów i to nie tylko 63, bo tutaj jeszcze tego jest troszeczkę więcej. I plan jest taki, żeby ogarnąć sobie te strongi, wykorzystać pod to, żeby zrobić bursty. Porobię trochę burstów, ile tam mi się uciła i polecimy na Hancika. I jeszcze przed tym musimy ogarnąć broń, ale no, najpierw bursty. Musimy sobie też ogarnąć czary, jak na przykład Divine Caldera, Massanic. Musi być. I musimy do tego jeszcze dodać, jak to się nazywa? Musimy dodać czar na bursty, taki. Mamy to. No i gitara. Trzeba też ogarnąć koło umiejętności. Mamy 30 punktów do rozdania. No i lecimy w HP, no bo tutaj nie ma co za dużo gadać, nie ma w co kombinować. HP się zawsze przyda, to jest tylko 60, ale być może nas uratuje, zobaczymy. Odbieramy też daily, jak widać daily za bardzo nie odbierałem. No i weźmiemy sobie te wandziki, zobaczymy, ile to w ogóle mi da, tak z ciekawości. Zobaczmy też do prey. Preje mamy takie. Nic takiego, co by mnie interesowało na teraz, więc sobie rolnijmy. Też nic, co bym chciał i tutaj też nic, ale są 53 kartki uciułane i coś tam może wykorzystamy, zobaczymy. Plan jest taki, żeby bić obszarowo, więc kupujemy sobie kompozita. Mamy go. Daję sobie go tutaj. Do tego ogarniamy sobie imbuing na kryta. Tylko na pierwszy poziom. Nie szalejemy. I tak nie mamy możliwości za bardzo. 15 sztuk, bo to jest za 20 chyba było. Tak. Do tego HP.
Wampir tufów 25. Pyk. Jeżeli chodzi o manę, tutaj trzeba będzie chyba ogarnąć temacik jednak gold tokenów. Tutaj koszt 25 to jest 102k. Gold tokeny są po 41, więc polecimy sobie w gold tokeny, ale zaraz. Z imbu na manę troszeczkę się wstrzymam, bo to jednak cały hajs mi zabierze, a chciałbym coś pograć tutaj na tej postaci. Zrobiłem troszeczkę burstów, ale nie chce mi się czekać, żeby robić jeszcze ich więcej, żeby mi się soul regenerował, więc kupię sobie trochę tych burstów. Powiedzmy, nie wiem, tam 900 sobie kupić, albo nie wiem, ile poleci mi na jednego hunta w sumie. 700 spróbujemy, taki na początek hancik jakiś tam poleci. To już możemy sobie wyrzucić, sprzedać w sumie, szanujmy trochę, nawet wialki. Pozdrawiam Maxi Gasiego. No i co, zostawmy sobie tyle, nawet może trochę mniej. Jeszcze potki zmieściły. Potki się zmieszczą, bo wyrzucimy te potki. Mamy 80 level, więc możemy używać Great Mana Potionów i z tego sobie chyba skorzystam. Kupię sobie Greyciki i kupię sobie GFBki. Tak. Great. GFBki. My, że kupimy. Za dużo sobie wziąłem tych strzałek. Za dużo. A nie mam za bardzo pojęcia, jak tutaj się pakować na takie hunty, no bo wiecie, ja nie mam za bardzo styczności i poziomem właśnie, więc jak coś robię głupiego, to wybaczcie, ale robię co mogę. Tak, zobaczmy sobie, ile mi zabierze Great Mana, ile mi zabiorą kappa. Stówka, dwie stówki mogę wziąć. A ile mi 200 wystarczą? Powinny chyba na całkiem sporo. Troszeczkę za dużo tych burstów mi się wydaje, że jest. Mogę to jeszcze wyrzucić. Chociaż wezmę sobie jeszcze greatów, kupię 200 i styknie. Będzie gituwa. Aj. Great. Pyk. Nie wiem, jak ja bym miał zacząć grać na jakimś nowym serwerze, to bym był totalnie jeszcze bardziej zagubiony niż teraz. Pewnie by tak było. Dobra, mamy jako tako, jestem spakowany i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Idę sobie na Expik. Zobaczymy, co z tego będzie. No i robię jeszcze to imbu, nie? Zawsze to krycik jakiś tam do przodu plus HP. Many nie ma, mana za droga. Już 15k mi zostało. Poleciałem z tym hajsem. Ostro, lecimy. Plan ambitny właśnie jest taki, że idę na skaraby. Zobaczymy, jak mi tam pójdzie, jak ja się tam odnajdę na takim poziomie. Ale no, zobaczymy, jak będzie. Powinienem dać radę na takim poziomie, bez problemu. I level powinien fajnie też tam iść. Zobaczymy. Tutaj zbiję mopki. Wybiłem sobie ten pierwszy poziom. Coś tam już levela poszło do przodu. Jest ten niższy, ale ktoś tutaj biega i za bardzo nie chce się wychylać, żeby komuś się wbić. Widać tutaj właśnie, o. Widać ślady, że ktoś tutaj lata, więc odpuszczam i lecę sobie jak na razie pobiegać na tym pierwszym piętrze. Pierwsze co już wiadomo, że się źle spakowałem pod względem potek, tak? Bo potki mi lecą jak woda. Wziąłem ich na pewno za mało, a za dużo arołek, więc to na bank. Dobra, wyłażę stąd, bo mam tylko 20 potek, a jeszcze trzeba wyjść. Po drodze sobie pobiję jakieś tutaj pierdoły, ale ogólnie no strasznie to jest waste'owe. Żebym ja tutaj w ogóle dał radę jakoś polatać. Wyrobił w ogóle na potki. Ciekawe, czy jest sens ze strongami tu iść, ale no kiedyś nie było greatów, więc na pewno ze strongami dałoby się to przejść. Jakiś tam refill już zrobiłem, jednak przesiądę się na strongi, no bo mam tylko 20k, więc z greatami to ja tutaj za bardzo nie poszaleję, ale patrzę, mam 3 kultish maski. Postaram się to sprzedać za 9900, może akurat się sprzeda i byłoby coś tam do przodu. Tak samo te rowby, też 9k byłoby do przodu. Co ja tutaj jeszcze takiego mam? Broken Shamanic Staffy. No imbu na manę na tej postaci na bank nie będę robił.
Więc też szamanik stafy też sobie wystawimy i też będziemy liczyć, że się sprzedadzą, więc hajs wpadnie. Co takiego tutaj jeszcze mam na szybko do wystawienia przed pójściem Hanta, który mam nadzieję wyjdzie. Tutaj no nic nie mam. Jeszcze mam red gemy, więc mogę się przejść, jakieś diamenciki, mogę to też na szybkości sprzedać. A, no i jeszcze w Wyrmskale, bo też powinno to być troszeczkę droższe. Tak, bo to jest imbu na przecież energię. No, 41 800. To mi wpadnie, to będzie gituwa. Dobra, to lecę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, lecimy na Hunta. Powinno to już troszeczkę lepiej wyglądać. W ogóle zapomniałem wam zresetować analizera, żebyście zobaczyli jak to tam powinno wyglądać mniej więcej. Z tego co zauważyłem, to tutaj jednak jest wolna miejscówka, więc osoba, która tutaj była, musiała niedawno wyjść, jak tam zerkałem. Zobaczymy co tutaj będzie takiego. O Jezus Maria Mana! Jedenaście minut za mną, stówka wpadła. 100k expa, ale trzeba się ewakuować, bo to zostało 40 potek, ale 12k waste'a niby teraz wyszło. Może zabijemy jeszcze tutaj bochy jakieś może spadną. Po drodze jeszcze zabiję sobie mumię, to może wypadną jakieś te flaski. I coś by wpadło tego hajsu. No to sprzedajemy następne przedmioty. Sprzedajemy flaski, no bo tego nie będziemy potrzebować. Na pewno ktoś to kupi. Poleci sobie za 2k. Co tam jeszcze są? Jakieś te skarab itemy. 799. Niech będzie 790 też. Ktoś to kupi. 6k. Do przodu. I co? I nic więcej. Może ta yellow pocka. Kiedyś to było więcej warte, ale teraz. Yellowka chodzi. 148. Niech pójdzie. Niech pójdzie. I co? No i co? Pakujemy się. Znaczy, pierwsze co to wywalę GP-ki do banku. Biorę sobie potki. Troszeczkę więcej, żeby pobyć tam. No bo strasznie się źle pakuje. Powinienem dużo więcej potek brać. Te GFB-ki to mi jeszcze wystarczą na spokojnie. Mam te 212. Bursty i tak sobie mogę robić na bieżąco wręcz, w miarę tam na bieżąco, więc powinienem skupić się na tym, żeby mieć jak najwięcej potek i wtedy będę mógł tam więcej wysiedzieć, nie? No, strągi biorę wszystkie jakie miałem, więcej już nie będę mieć, więc będzie trzeba już kupować, mam nadzieję, że coś się sprzeda na tym markecie, ale ogólnie no mam te 23k, coś tam jeszcze jest ogólnie w staszu, coś tam jest w depo, gemki można sprzedać, lecieć dalej. Zobaczymy jak to będzie. No mam te kartki, ja za bardzo z tego nie korzystam, to ja sobie wezmę Ancienta dupne. Co tam? Czego nie? Ancient Scarab, tak tego nie korzystam. 10 na 10 exp. Elegancko, niech tak pozostanie sobie. No to jeszcze raz, pewnie teraz levelek wbijemy, albo padniemy. Zobaczymy co będzie, lecę od razu na ten niższy poziom, resetik zrobiony, no i zobaczmy. Więcej szczęścia niż rozumu. Level. Dobra, 50 potek zostało. Ja 14 minut polatałem, ale no 700 na godzinę przebite. Pewnie byłoby więcej, jakbym bardziej polatał. 180k sobie wbiłem. Level jest z nadwyżką, 70% do nexta. I co, wracamy jutro do tej postaci. Dzisiaj jest czwartek, do poniedziałku muszę się wyrobić, do 1 kwietnia, jak to oglądacie. Tak idealnie na odcineczek. Także no, jeszcze 4 levele i będzie gotowe. Tak, padam. Robimy sobie jutro refilek i polecimy sobie znowu tutaj. Czy Magic Level wleciał? 18.
Robię sobie jeszcze trochę tych burstów w końcówce tych strągów. No i wlecę do depo. Wystawię jeszcze jakieś tam itemy na sell, bo jakiś tutaj skarab wyleciał. Dodzik nawet, więc jakieś tam 3K, hajsik do banku. Tyle i trzeba będzie jeszcze. No, jeżeli chodzi o suple i tak dalej, to sobie jutro ogarniemy. Weków jeszcze 80. Ale fajnie, szybciej się na pewno bije taki level niż na Warhienach, z tego co pamiętam. Na Warhienach to troszeczkę musiałem tam posiedzieć, żeby to wbić. Te ancjenty są spoko, ale są sytuacje podbramkowe na pewno. Patrzę sobie teraz na market, to jeszcze mam 7 Focus Cape'ów do sprzedaży. Z tego hajs będzie. Blue Robic, jakiś Belted. Takiego Belteda to 500 wystawić, niech już pójdą. To też wystawimy za 290, to co nam tam. Tutaj co my takiego mamy? Skarfa? I tak nikt nie kupi. Platinum, a możemy wyrzucić już, też się sprzeda, 2590. Tu nie ma nic, Tu mamy coś. Takiego ciekawego. Roberta to sobie zostawię. To może ktoś kupi jakiegoś questa czy innej rzeczy. Reszta to jest takie, co będę musiał się już przejść sam. Dekoracje to tutaj nic, z jedzenia nic. Steel helmety jakieś mam do sprzedania. Potionki też się przejdę. HP-ki to mogę sprzedać. 20k też spoko. Potiony to niech to pójdzie za tą dychę nawet. To pójdzie za dychę też. Się sprzeda. Jak się nie ma hajsu, trzeba się tak ratować, widzowie, niestety. Tyk, 398. Ciekawe, że ten odcinek będzie trwał, bo tak wydaje się, że dużo gadam ten pierwszy dzień. Dwarfena, czy ja będę potrzebował Dwarfena? Aby niech będzie. Diamenciki to się sprzeda w własnym zakresie. Jakieś doble. Jakiś Bone Breaker. Coś tutaj jest do sprzedania. Elvisha można wystawić. Ktoś się może skusi. Drawing stary też nie będę używać. Za 6. Spiry to też już przeszłość. Nie wiem, ktoś się może za 20 GPI się skusi. Niech pójdą. To sobie ogarnę w własnym zakresie. Dobra. Sytuacja jest taka. Takie itemki. Jutro możemy się zalogować i nagle będzie 100k, więc na handla będzie można nawet pójść sobie z Great Mana potionami, zobaczymy. Więc kończę na takim poziomie. Zostawię sobie postać na offa, no bo jednak gram i tak dalej, więc pozwolę sobie na zostawienie na 12 godzin. Normalnie jak przez te 2 lata kompletnie nie było skillowana postać, więc... Pozwolę sobie i widzimy się jutro. No to wracamy następnego dnia i mamy w banku 125k. Sprzedały się przedmioty. Tyk. Co się sprzedało? Tutaj ten Voodoo Doll, 2019 rok. Sprzedał się te flaski mumiowe. Szamanik Staffy. Sprzedało. Dobra. Kupuję sobie mushroomy, muszę sobie kupić trochę, żeby mi się troszeczkę mana regenerowała tutaj, jak tak sobie siedzę w depo i porobię sobie trochę burstów. Porobię tych burstów, wystarczy mi na hunta, spakuję się. Nie wiem, czy zostać na strongach, czy przejść już na great mana potiony. Nie wiem. Czy na strągach sobie pobiegam. O, Dist mi prawie wleciał. Pewnie jak pójdę na handa, to już dobiję. No i tyle. Blue Gina na tej postaci i tak w życiu nie zrobię, więc sprzedam sobie, wystawię sobie tego Blue Roba za 9800. Pewnie ktoś się skusi. Pamiętam, gdzie się sprzedaje ten hibiscus dress. Do Rashida albo do NPC-ku Fairist, więc... Też nie będę miał za bardzo opcji do Rashida na pewno, a nie chce mi się iść na Fairist, szczerze. Więc za 2900 sobie to wystawię.
Wokół Skype'y to się kiedyś przejdzie. Ancient Amulety. Do Rashida, więc nie będę miał opcji. Sprzedaję to na szybkości. Dragon Knuckle. To mi się nie przyda już. Lightning Pendant wystawi się za 2570. Pewnie ktoś to sobie weźmie. Scarfa. Nie wiem, może za 180. Niech ktoś to weźmie. Silver Amulet to chyba pewnie nikt tego nie bierze. Nie, ktoś tam bierze, więc 35. Może ktoś się skusi. Strange Amulety. Ktoś tam bierze. Za 95 może. Robię trochę porządki, żeby HS się zgadzał na tego waista. Chociaż nie wiem, na ile mi to wystarczy. Pewnie na mało. Jakieś lalki piratów. Wezmę to tak, sprzedam. Tego to nikt nie chce. Creature produkty to osobny temat. Jakieś tam cukierki. Ktoś to kupuje? Serio? Bier pan. Kupuje, to niech bierze. Tutaj jakieś steel helmety. Steel helmety to ja tutaj będę mógł się sprzedać. To zaraz sobie to opchnę. Wystawiłem jeszcze rody na sprzedaż. Zobaczymy, może się sprzedadzą. Ile chcę sprzedać ten cały pierdzielnik. No to sprzedajemy. Pyk, 1600. Jakiś double. A to gdzie się sprzedaje? O boż. Dobra, to też trzeba będzie na markecie w takim razie. To? Ma więcej opcji. Teraz się Azil. No to jest ten chłop. Pyk, pyk. 2900, spoko. No to broadswordy lecą na market. Teraz się skapnąłem, że w ogóle mam Crown Helmet z imbu na manę. To ja sobie to wezmę, bo to mi się w sumie bardziej przyda. Ta mana leci jak leci, to ja już wolę sobie te bursty dokupić. A w sumie jeszcze mam. Gdzie je mam? W staszu są. Najwyżej się będzie robiło w trakcie. Lecę sobie na hancika szybkiego jeszcze, przed robotą. Cały czas na ancjentach break, jeszcze godzina 40, więc polatam sobie. O, flask, pyk, już profit. Tak to nie zostanie, no ale zawsze do przodu. Dobra, zresetujmy to, pyk i lećmy, zobaczmy. Wywaliło mi prąd na chacie. Mam nadzieję, że przeżyłem. Przeżyłem. O, i wychodzę. Jak coś, wychodzę. Sytuacja niestabilna. Kolejny flask, jeszcze na wyjście. Wychodzę. Po prostu zrobi się refila i sobie po robocie na spokojnie przyjdę. I coś tam sobie jeszcze pochance, nie? Jak powiedział, tak zrobił, wrócił z roboty i lecimy na chancika. W międzyczasie sprzedały się następne itemy, więc nadal mamy ponad stówkę na banku. Co tam się sprzedało? Taka sytuacja, czyli znowu flaski się sprzedały. Tutaj 2,5, jakiś pendancik i nadal jakieś tam itemsy są na sprzedaży. Coś tam się jeszcze uciło. No i lecimy na hancika, oczywiście znowu na ancjenty. Mam nadzieję, że tym razem bez żadnych niespodzianek i level zostanie pewnie wbity. No to włazimy, resetuję w sumie już teraz, bo mam zamiar zabijać tę mumię tutaj po drodze. Wiadomo, zawsze jakiś flask, mniejszy wejścik na przyszłość. Koniec końców pewnie będę musiał i tak na hieny wrócić, bo ten waste mnie trochę tutaj zje. Chyba, że pójdziemy coś poprofitować, zobaczymy. Ale jak na razie jest, póki jest hajs, no to sobie szalejmy. Level wbity. I wszystko sobie dobijamy. Zaraz koniec, tak, hanta 80 potek. Zostało hanty 20-minutowe max. Fajnie, fajnie. No i tyle, wychodzę. Wbiło się też 170k. Po drodze jeszcze zbiję mumię, licząc na to, że jakieś wypadną te flaski. Imbu od śmierci, odporność na śmierć. Może coś tam wpadnie, jedna spadła. Coś się sprzedało? Blue Rob się sprzedał. No spoko, następny hajs. Jest za co grać. Swoją drogą, jak ja mam taki problem, żeby się spakować tutaj jakoś bardziej sensownie, to chyba więcej sensu ma danie tutaj w kapa.
tym kole zawsze to 128 kapa będzie do przodu, więc je tych potok wezmę. Wydłuży mi to może Hanta o 2 minuty. No to lecę znowu na Hancika, zrobiłem sobie trochę burstów, spakowałem się. Reset już mogę teraz zrobić, patrzę sobie co mam tutaj do odbioru. Mam expa, wezmę sobie go. Niech będzie. Zobaczymy ile wtedy expa, ile wtedy no expa właśnie wbije. Mam teraz na godzinkę go, bo jest przed... Aha, tak, bo jest podwojony. Więc jeszcze godzinę w ogóle boosta mam. Bersty sobie wezmę, pyk. No i zobaczymy, jak tam level wpadnie. No i resecik, zabijamy jakieś mumie po drodze, licząc na itemek do imbu. Bo laksy. Dobrze, w takim momencie akurat. Ale nie pomaga mi to w zrobieniu tego odcinka na pewno. No i następne, level 8-3. Ładnie poszło. 17 minut. I uciekam już. Uciekam. Podnoszę jeszcze co mogę. Spadam 12 kawaista. Zbiję sobie jeszcze jedną tutaj klatę. I kończę na dzisiaj. Dzisiaj jest piątek, sobota, niedziela. Dwa dni na wbicie dwóch leveli. Na spokojnie. Dam radę. Już teraz się nie wywalę, nie? Nie wywalę. Dobra. No to... No, wychodzę. No i wyleciałem właśnie z respa 20 minut. Taki wypad 11, kawaista. Takie staty. List wpadł, level wpadł. Do następnego 91. Zostało mi boosta 39 minut, więc na tym booście jeszcze levelek wpadnie na bank. I spoko. Ale to już jutro. No i następny dzień, sobota. Czas, żeby wbić być może następny level. Coś tam się sprzedało znowu na markecie, pyk, 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 71k mamy i tak to wygląda, co się tam na noc sprzedało, coś tam wpadło z 20k co najmniej, no i lecimy znowu oczywiście na Ancient Skaraby, stamina 42, to wiadomo, jeszcze buścik 39 minut, 46 minut boost preja i tyle, lecimy. No i lecimy, resocik, zabijamy mumię, z nadzieją, że trafimy może jakiś item na imbu, jak zawsze. Level! Ace. No i co, huncik zrobiony, 20k waste'a, wychodzę, po drodze zabijam sobie mumię, licząc, że trochę ten waste zejdzie w dół. I następny huncik, pewnie w ciągu dnia skończymy ten odcinek. Jeden flask, już 15k. Może drugi? Nie, może tutaj drugi? No też nie. No to koniec, 15k waste'a, wychodzę sobie. Jakiś refill i tam w ciągu dnia do końca. Mała przerwa była, jestem spakowany, lecę znowu tam gdzie w sumie przez cały odcinek. Jeżeli chodzi o preja, no to jeszcze 20 minut, co się rolnie, to zostanie. 32k, 33 prawie w banku, plus jakieś tam rzeczy na markecie wystawione. I lecę na tego hancika, jedziemy, przy okazji zabijając mumię cały czas, żeby ten hajs się zgadzał. No właśnie, a propos. I level 85, koniec odcinka. Jeszcze flaska dostałem. No i kończymy, 1600 na plusie. Lecę do depo, posprzątam to wszystko i będziemy kończyć. No to kończymy ten odcinek. Udało się wbić 5 poziomów i to w miarę sprawnie. Wiadomo, trochę z hajsu żeśmy zlecieli, ale no coś za coś, jeżeli chodzi o tą miejscówkę. No i ogólnie przygotowanie imbu, kompozyt, znowu kupienia i takie tam. Level wpadł, nawet ten ostatni hancik z jakimś tam profitem. Następne itemy wystawiłem sobie na market, one będą się kisić do następnego odcinka za rok, za dwa. Kto to wie, może szybciej. Nie wiem kiedy się zbiorę do tego. Jeżeli chodzi o preja, no to niestety on nie mógł zostać, no bo go nie zalokowałem.
i nie mam tutaj żadnego potworka i jeszcze gorsze, że to spadło mi te 10 na 10 expo, rolne sobie, mam witchy. No ale tutaj witchy nie będę bić. Najszybciej tutaj pójdę sobie na jakieś dworki i podropię jakieś voodoo dole, żeby hajs się zgadzał bez problemu, żeby można było hancić i dokończyć tą serię. Więc jakiś tutaj hancik z lutem 10 na 10 na dworki jest jak najbardziej możliwy. Następne itemy czekają na sprzedaż. Jakieś tam pierdółki typu diamenciki kiszą mi się w depozycie, więc jest co sprzedawać. Jakieś inne creature produkty, cały czas trzeba pamiętać o Focuscape'ach, one też czekają na sprzedaż, więc następny odcinek na pewno będzie coś w temacie profitowania, sprzedaży, tego co my tutaj mamy, no i dalszych bicia leveli, ale kiedy to będzie, to ja sam nie wiem. A tymczasem dziękuję za oglądanie tego materiału, ciekawe ile osób się zdziwi i pomyśli sobie, że to są jakieś jaja na 1 kwietnia, bo przyzwyczaiłem was do tego, że 1 kwietnia na kanale jest coś tutaj bardziej takiego śmiesznego, a tu jednak jest coś prawdziwego. I co? Łapka, subskrypcja, komentarz. Jak ktoś chce mnie wesprzeć, to link do Buy Coffee tu jest w opisie. I do następnego. Strzałeczka. Cześć, cześć.